Kłaniam się nisko. Drogie panie, dzisiaj chcę wam pokazać, jak należy prawidłowo założyć biustonosz, bo nawet najlepiej dobrany rozmiar biustonosza, konstrukcja, nie będzie nam dobrze leżała, nie będzie nam służyła, jeżeli go nieodpowiednio założymy. Spójrzcie, szeleczki mamy w miarę tak nisko. Zakładamy jedną szelkę na jedno ramię, drugie na drugą. Łapiemy od dołu biustonosik, nachylamy się delikatnie, tak żeby nam piersi od razu wskoczyły do miseczki. Zapinamy pas obwodu, tył, najluźniej. Dlaczego? Ano dlatego, że w ten sposób przedłużamy żywotność biustonosza, bo on jak się rozciągnie, mamy gdzie uciekać. Co teraz? Ustawiamy wysokość szelki. No już mniej więcej wiemy, na jakiej poziomie powinna ona być. Tam, gdzie jest pierś mniejsza, mamy asymetrię, powinna być ciut wyżej zawsze. I druga szelka. Tak. Co dalej? Nachylamy się. Odchylamy sobie tutaj delikatnie ten pas obwodu albo od dołu, albo tutaj z góry. Wkładamy dłoń do miseczki. Łapiemy pierś i od paszki ciągniemy ją do środka. Jedna pierś. Druga pierś i wtedy nam się tutaj takie bułeczki robią, prawda, na środku. A więc łapiemy dwie fiszbinki i delikatnym ruchem przesuwamy, tak żeby fiszbina weszła nam pod pierś, a pierś wskoczyła pięknie do miseczki. Prostujemy się i wygładzamy tylko linię miseczek. Tu są jeszcze dodatkowe strapsy, można je ustawić, ale u mnie leżą dobrze. Kiedy biustonosz jest prawidłowo założony? Wówczas, kiedy ta środkowa część przylega do mostka, ale przylega, ona go nie uciska, nie wchodzi w niego. Wtedy, kiedy fiszbina zaczyna się razem z piersią i ją otacza i kończy się za piersią, nie w piersi. I wtedy, kiedy podniesiemy ręce do góry, i pas obwodu jest nadal na tym samym poziomie, on się nie przesuwa. Nie robi nam się taki plecak, gdzie później cały ciężar biustu jest na szelkach. A pamiętajmy, biust trzyma obwód, nie szelki. Szelki wspomagają około 20-25%. I teraz mamy dobrze dobrany i dopasowany biustonosz i dobrze ubrany. Słuchajcie, te panie, które mają problem z zapięciem z tyłu, pokażę wam taki sposób. Tym paniom. Ściągamy, mamy biustonosz, łapiemy tutaj za jedno zapięcie i zapinamy go w talii tutaj na boku. Nie musimy na brzuchu, gdzie później 180 stopni przesuwamy, tylko tutaj w talii. Czyli przesuwamy o 90 stopni i on jest wówczas mniej narażony na przeciążenie szewków. Tak i tak. Od razu sobie ustawiamy wysokość szelki, wkładamy jedna, druga, tak? I tutaj od nowa. Nachylamy się, odchylamy pas obwodu, dłoń wkładamy do miseczki, ciągniemy pierś od paszki do środka, raz, dwa, łapiemy fiszbinki, delikatnie przesuwamy, wygładzamy linię miseczki. I to tyle. Słuchajcie, jeżeli ten filmik był dla was przydatny, proszę udostępniajmy go. Dzielmy się wiedzą. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w bieliźniarce.